Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z tej strony A+. Dzisiaj się zajmiemy kolejnym działaniem na wektorach, kolejnym działaniem, które można wykonywać na wektorach i będzie to iloczyn skalarny dwóch wektorów. Iloczyn skalarny dwóch niezerowych wektorów A i B definiujemy jako iloczyn długości tych wektorów przez kosinus mniejszego kąta zawartego pomiędzy nimi. Tak naprawdę jako iloczyn długości tych wektorów razy kosinus kąta zawartego pomiędzy nimi, nieważne czy mniejszy czy większy, dlatego że kosinus tego mniejszego kąta, który tutaj sobie oznaczyłem jako teta, jest dokładnie równy kosinusowi tego większego kąta, który oznaczyłem jako fi. Tak tylko tradycyjnie się mówi, że po prostu kosinus mniejszego kąta pomiędzy nimi. Tak naprawdę to jest dokładnie to samo. Ok, no i zapisujemy to w ten sposób. Iloczyn skalarny dwóch wektorów zapisujemy jako wektor A, oczywiście strzałeczka nad wektorem, razy, i razy zapisywane jako kropka, tak samo jak przy mnożeniu skalarów, razy B, też strzałka nad wektorem, i ta druga część nam wynika z definicji iloczynu skalarnego wektorów. To jest, tak jak powiedziałem, długość wektora A razy długość wektora B razy kosinus kąta pomiędzy tymi dwoma wektorami. Właściwości iloczynu skalarnego dwóch wektorów. Pierwsza właściwość jest taka, że iloczyn skalarny wektorów jest przemienny. Co to oznacza? Oznacza to, że A razy B, iloczyn skalarny, to jest to samo, co iloczyn skalarny B razy A. Skąd to wynika? Wynika to stąd. Iloczyn skalarny, pamiętamy, definiujemy jako A razy B razy kosinus kąta pomiędzy nimi, a zatem widzimy, że długość wektora A razy długość wektora B razy kosinus kąta pomiędzy tymi wektorami to jest dokładnie to samo, co długość wektora B razy długość wektora A razy kosinus kąta pomiędzy wektorami. Prościutkie i oczywiste. Druga właściwość, już troszeczkę mniej oczywista, że iloczyn skalarny dwóch wektorów jest rozdzielny względem dodawania. Skąd to się bierze? No popatrzmy tutaj na to wyprowadzenie. Jak mamy jakiś wektor A razy suma wektorów B i C, to iloczyn skalarny tych dwóch wektorów to będzie długość wektora A razy, i tutaj zapisałem B plus C A. To jest nic innego jak rzut wektora B plus C na oś wyznaczoną przez wektor A. A co to jest? Ten rzut to jest nic innego jak długość wektora B plus C razy kosinus kąta pomiędzy wektorem B plus C a wektorem A. Czyli to jest to, co właśnie nazywamy rzutem wektora B plus C na kierunek wektora A. I dalej, jak sobie to rozpiszemy, mamy długość wektora A razy rzut wektora B plus długość wektora A razy rzut wektora C na tą oś, na której leży wektor A, a stąd już łatwo widzimy, że to jest A iloczyn skalarny z B plus A iloczyn skalarny z C. Stąd, że to analogicznie, tak jak tutaj sobie powiedzieliśmy, to jest nic innego jak długość wektora A razy ten magiczny rzut, a rzut to jest, tak jak już powiedziałem, długość tego wektora razy kosinus kąta pomiędzy wektorami. To pamiętamy z poprzednich lekcji. Analogicznie będzie tutaj. Tu będziemy mieli A długość wektora razy rzut wektora C na kierunek, na którym leży wektor A. To będzie długość wektora A razy długość wektora C razy ten sam kosinus kąta. A to jest nic innego jak iloczyn skalarny wektorów A i B. I analogicznie w tym przypadku to będzie nic innego jak iloczyn skalarny wektorów A i C. I stąd mamy tą magiczną właściwość, że iloczyn skalarny jest rozdzielny względem dodawania. Troszeczkę to jest zagmatwane, ale myślę, że da się to zrozumieć bez większych problemów. No okej, w ten sposób się definiuje iloczyn skalarny, ale ktoś by się mógł zapytać, dlaczego właściwie tak? Dlaczego tutaj jest kosinus, a nie na przykład sinus, albo tangens, kotangens i tak dalej, dlaczego A razy B, a nie A plus B? Otóż, to jest tak naprawdę tylko definicja działania. To, że ona ma sens w pewnych przypadkach fizycznych, to dopiero nadają przypadki fizyczne. Tak samo jak to, że no dajmy na to,
suma liczb a i b to jest a plus b. Też nie mówi nam jeszcze nic. Po prostu ktoś w ten sposób to zdefiniował. Dopiero w konkretnych przypadkach, że na przykład 2 plus 2 to jest 4, okazuje się, że to jest prawda. I tak samo jest tutaj. W ten sposób ktoś zdefiniował po prostu działanie, a okazuje się, że w pewnych przypadkach fizycznych, i to w bardzo dużej ilości przypadków fizycznych, to działanie tak naprawdę umożliwia nam jako jedyne określenie pewnych wielkości. I taką wielkością jest na przykład praca. Praca stałej siły, z którą się już pewnie gdzieś tam spotkaliście. Praca to jest siła razy przemieszczenie. No, myślę, że to jest dosyć znane. I co widzimy? Praca to jest siła razy przemieszczenie, iloczyn skalarny tych dwóch wektorów. Pewnie się gdzieś tam spotkaliście z tym, że to jest określane przez iloczyn skalarny. Okazuje się, że nie dałoby się tego w żaden inny sposób zdefiniować, dlatego że jeżeli mamy jakąś sytuację, dajmy na to. Mamy tu jakieś ciało oznaczone kropką, działa na niego siła F. A ciało się przemieszcza w tą stronę. W tym kierunku. O, tu jest jego przemieszczenie. To teraz, czy cała ta siła nadaje energię, czyli wykonuje pracę nad ciałem? Okazuje się, że energię temu ciału nadaje tylko część tej siły. Ta część, którą jest fx, ten wektor składowy, czy ffr, oznaczmy to sobie. Ten wektor składowy wzdłuż kierunku, na którym leży nasz wektor przemieszczenia. Dlatego, że to by była dokładnie taka sama sytuacja, gdybyśmy mieli coś takiego. Gdyby działała na nie siła FR, przemieszczałoby się w tym kierunku. To jest dokładnie ta sama sytuacja i dokładnie taka sama praca jest wykonywana nad tym ciałem, a więc okazuje się, że ta składowa, ta F, no dajmy na to prostopadła, nie bierze udziału w nadawaniu energii temu ciału. Czyli tak na dobrą sprawę praca jest wykonywana tylko przez tą część R-ową, to FR. I dlatego w ten sposób musimy ograniczyć tą naszą pracę wykonywaną. Dlatego, że gdyby zabrakło tego kosinusa albo zabrakłoby tego iloczynu skalarnego, napisalibyśmy po prostu, że W to jest F razy R, to byśmy dostali straszne przekłamanie w tym, jaka praca jest wykonywana nad ciałem. Bo okazuje się, że pracę wykonuje tylko to FR, czyli F razy kosinus kąta pomiędzy wektorami. Tu jest ten nasz magiczny kąt teta. No okej, myślę, że wszystko jest w pełni zrozumiałe. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam Was na kolejnej lekcji. Zapraszam także do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, lajkowania naszej strony na Facebooku. Do usłyszenia.